Jest 25 marca 2011. Autobus firmy Autobuses de Oriente przed dotarciem do miejsca docelowego w Reynosa miał obowiązkowy przystanek w San Fernando w stanie Tamaulipas. Na dworcu wysiadły dwie osoby, a kilka innych weszło na pokład. Gdy autobus opuszczał terminal około godziny 20:30, na pokładzie było 15 osób. Kierowca starał się, aby ich postój był jak najkrótszy, w obawie, że mogą stać się ofiarami karteli działających w mieście. Kryminalne fakty. Twoje drzwi do mrocznej rzeczywistości. Kiedy autobus wyjeżdżał z San Fernando, kierowca zauważył z daleka, że autostradę blokowało kilka furgonetek oraz mężczyzn w maskach narciarskich trzymających karabiny AR-15. Po zatrzymaniu autobusu napastnicy, celując z broni do kierowcy, krzyczeli, żeby odblokował drzwi. Przerażony kierowca otworzył drzwi bandytom, którzy szybko wtargnęli do autobusu. Macie przerąbane, krzyknął jeden z napastników do osób na pokładzie. Pasażerowie byli przerażeni. Niektórzy z nich płakali, myśląc, że to po prostu napad rabunkowy. Szybko jednak okazało się, że nie był to zwykły napad. Członkowie kartelu nakazali kierowcy autobusu, aby wjechał autobusem w gruntową drogę i jechał nią około 10 km. Na pustyni, z dala od autostrady, dosłownie pośrodku niczego, stało około 20 luksusowych furgonetek i 3 autobusy pasażerskie z dziurami po kulach, przebitymi oponami i wybitymi szybami. Gdy kierowca zatrzymał nieopodal autobus, wszystkim mężczyznom polecono wysiąść z pojazdu. Ustawiono ich w szeregu, a członkowie kartelu zaczęli organizować ich od najmłodszego do najstarszego i od najsilniejszego do najsłabszego. Ci, którzy wyglądali na starych lub słabych, mieli krępowane nogi i ręce i byli oddzielani od grupy. Pozostałym nakazano zdjąć koszulki i pozostać na miejscu. Z zaparkowanych w pobliżu ciężarówek wezwano mężczyznę ubranego w czarny mundur wojskowy, kamizelkę kuloodporną i pasek z przybornikiem. Wszyscy sprawcy nazywali go dowódcą 40. Mężczyzną był Miguel Trevino Morales, jeden z czołowych przywódców kartelu Los Zetas. Mężczyzna podszedł do ustawionych w kolejce pasażerów i energicznym głosem powiedział: "Zobaczymy, dupki, kto chce żyć?" Nikt nie odpowiedział. Jeden z nastolatków zmoczył się ze zdenerwowania. Widząc to, dowódca 40 zabił go strzałem w głowę. Trevino Morales wrzasnął po tym: "Zapytam was wszystkich jeszcze raz. Kto do cholery chce żyć?" Wszyscy mężczyźni podnieśli wtedy ręce. "Dobrze, przetestujemy wasze umiejętności, żeby zobaczyć, na ile jesteście zdolni. Jeśli wam się uda, przeżyjecie. Jeśli nie, będziecie mieć przerąbane." Dowódca 40 poprosił swoich popleczników o przyniesienie kijów baseballowych i pałek i wręczenie każdemu z pasażerów po jednym. Następnie powiedział: "Słuchajcie, każdy z was połączy się w pary i będzie bić się nawzajem. Ci, którzy przeżyją, będą pracować dla Los Zetas, a ci, którzy są słabi, cóż, mają przerąbane." Pasażerowie byli zszokowani. Wydane im rozkazy brzmiały bardziej jak rozkazy nazisty niż barona narkotykowego. Wszyscy wzięli kije i połączyli się w pary. Nerwowo patrzyli na siebie nawzajem. Po chwili Trevino Morales wydał rozkaz: "Walczcie na śmierć i życie." Jeden z pasażerów autobusu podszedł do przywódcy Zetas, mówiąc z płaczem, że nie chce tego robić. Oferował kartelowi wszystkie pieniądze, jakie miał, i swój własny dom w zamian za wolność. Trevino Morales wpatrzył się w niego stanowczo, zabrał mu kij, a potem powiedział: "Okej, głupcze, odejdź." Gdy płaczący pasażer odchodził, dowódca 40 zamachnął się kijem i uderzył go w tył głowy. Gdy mężczyzna upadł, uderzył go w głowę jeszcze ponad 20 razy, aż do całkowitego zmasakrowania jego czaszki. Następnie odwrócił się i powiedział do porwanych ofiar: "To właśnie musicie zrobić, mieć jaja. Kto nie chce, może mi powiedzieć i ja się nim zajmę." Wszyscy mężczyźni zaczęli natychmiast walczyć.
Kilku innych członków Los Zetas, którzy zostali w autobusie z pozostałymi pasażerami, nakazali kobietom, które uznali za najpiękniejsze, wyjść z pojazdu. Kobiety te zostały zgwałcone. Następnie odebrali dzieci matkom i zastrzelili pozostałych pasażerów autobusu. Kobiety zabrano do magazynu, w którym przetrzymywano wiele kobiet z innych autobusów. Według doniesień w ciemnym pokoju były gwałcone i bite. To straszne miejsce przeniknięte było krzykiem kobiet i dzieci polewanych kwasem. Brutalna przemoc nie wystarczyła jednak członkom kartelu. Oni tę przemoc traktowali jako rozrywkę, dlatego byli bardzo kreatywni w wynajdowaniu kolejnych sposobów na zabicie swoich ofiar. Kierowca jednego z autobusów dostał rozkaz rozjechania skutych kajdankami klęczących na gruntowej drodze ofiar. Szofer, słysząc rozkaz, stał jak zamurowany. Rozjedź ich, albo ty też tam skończysz, powtórzył zabójca. Kierowca nie miał innego wyjścia, jak przejechać pokrzywdzonych. Pojazd podskakiwał, jak gdyby przejeżdżał przez progi zwalniające. Jedyna różnica polegała na tym, że kierowca i pasażerowie słyszeli przy tym krzyki ginących pod kołami ludzi. Gdy kierowca skończył, napastnicy strzelili mu w głowę. Pozostałych na pokładzie również zabili. Autobus pełen zwłok został później podpalony. W międzyczasie skończyły się urządzone przez kartel igrzyska. Trevino Morales zebrał wszystkich członków Zetas i powiedział: mamy dość zabawy na dziś. Przyprowadźcie zwycięzców. Jego ludzie przyprowadzili wszystkich, którzy przeżyli zawody. Dowódca 40 powiedział do nich: witajcie w siłach specjalnych Los Zetas. Jak się później okazało, nie był to jedyny akt terroru wobec pasażerów autobusów ze strony kartelu. Na dworcach w Reynosie i Matamoros kolejne autobusy nie przejeżdżały zgodnie z rozkładem. Rosnący niepokój oczekujących krewnych i kolejne zgłoszone zaginięcia zmusiły władze do działania. Ponieważ kartele słynęły z przejmowania ranch i przekształcania ich w prowizoryczne więzienia i komory egzekucyjne, zdecydowano, by wysłać oddziały armii meksykańskiej do przeszukiwania ranch znajdujących się w okolicach San Fernando. Wkrótce żołnierze trafili na rancho La Jolla, kilka mil od autostrady 101. Podczas nalotu wojsko zastrzeliło 4 członków Zetas, po czym schwytało 9 innych i znalazło 5 uprowadzonych pasażerów. Gdy podejrzani ujawnili, co robili, rozpoczęły się wykopaliska. 6 kwietnia 2011 żołnierze odkryli największą masową mogiłę, jaką kiedykolwiek znaleziono w Meksyku. 2 największe groby miały głębokość 3 metrów i w każdym znajdowało się około 45 zwłok. Ofiary układano w przypadkowy sposób, jedna na drugiej. Zwłok było tak dużo, że kartel użył koparki, aby je zakopać. W kilku mogiłach odnaleziono łącznie 193 osoby. Ofiarami byli głównie migranci z Ameryki Środkowej, podróżujący autostradą 101 na północ Meksyku, by stamtąd dostać się do Teksasu. Niestety, wiele z nich nigdy nie dojechało do stacji końcowej. Ludzie zaczęli znikać, powiedział ksiądz z San Fernando Ramon Ruiz. Najpierw byli to ludzie z pieniędzmi, potem każdy. Porwali syna miejscowego rolnika i zażądali 10 tysięcy dolarów. Kiedy dał im 5 tysięcy dolarów, czyli wszystko co miał, wysłali mu połowę syna. Policja aresztowała 76 podejrzanych, w tym starszego członka Los Zetas, Martina El Kilo Estradę. Władze meksykańskie nie są pewne, dlaczego Los Zetas zdecydowało się porywać, a następnie torturować i mordować ludzi z autobusów. Spekulowano, że Zetas mogli przetrzymać ich dla okupu lub wyłudzić pieniądze przed ich przedostaniem się do USA. Niektórzy zabójcy przyznali się jednak, że porywali pasażerów, ponieważ obawiali się, że autobusy dostarczają posiłków z innych stanów i państw dla ich głównych rywali, kartelu z Zatoki. Jeden z kapitanów Los Zetas wyznał, że Heriberto Lascano, przywódca organizacji, nakazał sprawdzenie wszystkich autobusów przejeżdżających przez San Fernando. Zabójcy sprawdzali telefony komórkowe i wiadomości tekstowe pasażerów, aby ustalić, czy byli oni powiązani z kartelem z Zatoki.
Po masakrze tysiące mieszkańców San Fernando uciekło do innych części Meksyku i do Stanów Zjednoczonych. Rząd meksykański wysłał do gminy 650 żołnierzy i utworzył na jej terenie bazę wojskową. Ponadto 23 sierpnia 2011 roku aresztowano łącznie kolejnych 82 członków Los Zetas. Do 2012 roku w mieście udało się przywrócić spokój. Wielu mieszkańców, którzy uciekli z powodów przemocy, wróciło do swoich domów. Dziękujemy za oglądanie. Jeśli chcesz widzieć więcej podobnych treści, koniecznie kliknij przycisk subskrypcji i dzwoneczek powiadomień, żeby być na bieżąco z naszymi filmami. Twoje wsparcie jest dla nas niezwykle ważne. Subskrybuj nasz kanał, żeby pomóc nam się rozwijać i tworzyć jeszcze lepsze materiały. Nowe odcinki w każdy czwartek.